symbolem wdzięczności składanej Bogu za ten czas. Składamy Panu Bogu za wszelkie dary Jego dobroci. Obecny rok na pewno był trudny dla rolników. Trudne były warunki pracy, susza, wysokie temperatury. Ale tym bardziej każde ziarno wydaje się cenne. Serdecznie witam na dzisiejszych dożynkach parafialno-wiejskich przybyłych mieszkańców parafii i zebranych gości. Witam serdecznie pana wójta Bogdana Szylara z małżonką. Panią skarbnik Lucynę Piruta. Członka zarządu powiatu jarosławskiego pana Marka Kisielewicza z małżonką. Zastępcę przewodniczącego Rady Gminy pana Lesława Lisowskiego z małżonką. Dyrektora zespołu szkół w Korczowej pana Janusza Stepanko z małżonką. Właścicieli firmy Rolmech Grażynę i Janusza Grześko. Dyrektora Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Mariusza Janeczko z małżonką. Pana Pawła Styrczulę z małżonką. Naszych księży, księdza doktora Marka Wilka oraz proboszcza księdza Wiesława Słysza. Witam sołtysów z Budzynia i Młynów z grupami wieńczarek, nasze wieńczarki z Korczowej, starostów dożynek, panią Teresę i Tadeusza Kędzierskich oraz wszystkich zaproszonych gości przybyłych na dzisiejsze dożynki. Witam przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Olecha. Witam panią sołtys Halinę Bachmat z małżonkiem. A jeszcze też powitamy przy tej okazji naszych rodaków, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, Ryszarda i Małgorzatę Fedan. Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto, wszyscy parafianie obchodzą swe święto. Ziemia nasz majątek, w niej pracować trzeba, aby w naszym kraju nie zabrakło chleba. Pani sołtys mówi, nadchodzą dożynki, trzeba wieniec ubić, kochane dziewczynki. Ten wieniec ze zboża przybrany kwiatami, same korczowianki splatały nocami. Jak to stary zwyczaj, dożynek wymaga, żeby śpiewać o tym, czym żyje gromada. My ten piękny zwyczaj dzisiaj podtrzymamy, trochę naszą wioskę teraz ośpiewamy. Starostów dożynek serdecznie witamy, dożynkowy wieniec dzisiaj wam wręczamy. Nasza starościna traktor se kupiła, będzie po Korczowej męża z nim woziła. Ciągle linię trzyma spokojnie, chętna do zabawy i każdej roboty.
gospodarz dożynek to chłopiec morowy, żonka trójka dzieci i boże krowy. Teresa ciągle w polu, wszyscy o dom dbają, dzieci dziś tańcują, w piłkę super grają. Dla księdza proboszcza wieniec wypleciony, wieńcu tym składamy tegoroczne plony. Wielebny ksiądz proboszcz jest nam dobrze znany, przez wszystkich parafian wielce szanowany. Aktywnie pracuje wójt w tej naszej gminie, pokaz krakowiakiem dziś go nie ominie. Prosimy cię pięknie, byś nas wypromował, a dla naszej wioski salę nam zbudował. Tej władzy w powiecie to się dobrze wiecie, dużo obiecują, może coś zbudują. Droga asfaltowa, chodniki pasują, niech sołtys i radny o to apelują. Pan dyrektor szkoły przyjacielem dzieci, za tak wielką dobroć niech ci słońce świeci. Za tak dużo pracy, która jest przed tobą, nie żałuj swej siły, my jesteśmy z tobą. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, będziemy się bawić do białego rana. Nasza pani sołtys to taka iskierka, na każdego zawsze miłym okiem zerka. Stąd ta szczupła linia, to nie wiedzą chłopy, my to wszystko wiemy, że to od roboty. A Rada Sołecka to fajna ekipa, na zebraniach wiejskich ciągle się spotyka. Za ich trudy, troski wieniec im wręczamy, na piękną nagrodę wszyscy dziś liczymy. A w stowarzyszeniu same fajne babki gotują, haftują, czasem poplotkują. Na dożynki wiejskie dużo pracowały, bo imprezkę pięknie nam przygotowały. A w naszej Korczowej mamy jubilata, to OSP, co ma swoje lata. Heniek nim kieruje, członków kaperuje, obfite wieńcowe dziś nam zafunduje. Nasza straż ogniowa, niech ją piorun trzaśnie, przyjeżdżają gasić, kiedy ogień gaśnie. Prezes i naczelnik ciągle najwstępują, niech im na zawodach pompy się nie psują. Wojtek w naszej wiosce sportem nam kieruje, z piłkarzami zawsze najlepiej się czuje. A nasi sportowcy czasem narzekają, że nasze boisko jest jak kartoflisko. A sołtys Budzynia siódme potyleje, znowu w jego wiosce tak dużo się dzieje. I w tych nowych rządach stara się jak może, aby na początek nie wypadł też gorzej. Sołtys Michał Łynów, chłopak pracowity, sam zrobił dwa wieńce bez swojej kobity. Panie mu pomogły, nic za to nie chciały, tylko na występy z Korczowej czekały. Jak widać, że w wiosce coś się w końcu dzieje i w centrum Korczowej z dnia na dzień pięknieje. Jakby nie popatrzeć tu i wkoło, wszędzie wesoła ta wioska też niedługo będzie. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, będziemy się
się bawić do białego rana. Dziękujemy. Usłyszałem o tej wsi i jutro się udam tam. Okolica piękna jest i na ryby krapkę mam. Tam ostatnio trzyma ster sołtys całkiem nowy, który dla wsi resztkę włosów poświęcić gotowy. Sołtys marzy, żeby była droga. Sołtys marzy, ale nie piaskowa. Sołtys marzy o wsi ładnej, czystej. Sołtys marzy o wsi nowoczesnej. Czy mu się to uda? Plany wielkie ma. Kto mu w tym pomoże? Ty, a może ja? Przejeżdżałem przez tę wieś, zatrzymałem się na znak, a tu sołtys wita mnie i łagodnie mówi tak. Słuchaj chłopie, wolno jedź, kurzu nie lubimy. Ty pojedziesz wsiną dal, my tu żyć musimy. Sołtys marzy, żeby była droga. Sołtys marzy, ale nie piaskowa. Sołtys marzy o wsi ładnej, czystej. Sołtys marzy o wsi nowoczesnej. Czy mu się to uda? Plany wielkie ma. Kto mu w tym pomoże? Ty, a może ja? Asfalt każdy chce tu mieć, ale nie da rady, bo nas mało tutaj jest, mały budżet mamy. Mimo wszystko nasza wieś, wie to cała gmina. Gdy na relaks chętkę masz, ruszaj do Budzynia. Każdy marzy, żeby było miło. Każdy marzy, żeby się spełniło. Każdy marzy, by wieś zgrana była. Czy mu się to uda? Plany wielkie ma. Kto mu w tym pomoże? Ty, a może ja? Dziękujemy. Ksiądz proboszcz się modli, by klęski żywioły omijały nasze domy i stodoły. Gospodarstwa małe są już na upadku, bo nie ma chętnego przejąć ich po spadku. Rosołek z torebki, gulasz ze słoika, bo na wsi nie widać krowy i konika. Wójcie, my ten wieniec tobie dziś dajemy, byś porówno dzielił dochodami gminy. Tym, co w pierwszej klasie ziemi plony mają, tym, co w piątej klasie marnie zarabiają. A sołtys z Budzynia, dobry brat kochany, o co go poproszę, to zrobi bez plamy. A sołtys z Korczowej, to baba na czasie, co se zaplanuje, to nie ma zmiłuj się. A nasz sołtys z Młynów niczego nie boi, jak trzeba coś działać, to zaraz jak stoi. Takie to my żarty o sołtysach mamy, lecz za te dożynki serca ich kochamy. Zboża z pól już sprzątnięte, tradycja wiązkarze, by dogodnie uczcili wszyscy gospodarze. Dzisiaj w naszej wiosce świętujemy dożynki, będą świeże chleby i pachnące szynki i plony przeróżne, co ziemia nam dała. Będzie dziś świętować okolica cała. Młodzież z naszej szkoły też dziś świętuje i program artystyczny wam zaprezentuje. Wierz do Pana, o jakże wielka nadeszła chwila, że mogę Bogu dziękować za żniwa, za złote kłosy szczęśliwie zebrane, za bochen chleba świeżo pieczony. Dziękuję Pani Matce Najświętszej za jej opiekę, serce matczyne,
Ty sprawne żniwa, dorodne wieńce, Tobie składamy dzisiaj w podzięce. Dziękuję, Panie, za nasze życie, za trud ciężaru nam nałożony, za mą ojczyznę, dzisiaj już wolną, za czyste powietrze, stokrotkę polną. Dziękuję, Panie, za naszych dziadków, za siwe głowy, podpartych laską, za nasze babci. Szczęść Wam Boże, nasze chłopy, dziękujemy za robotę, a od jutra już czas orać, zasiać zboże, zabronować, by na drugi rok pozbierać i Panu Bogu dziękować. Zajam córecka wasa, kupcie mi korale do samego pasa, do samego pasa, do samiutkiej ziemi. Kupcie mi korale do samego pasa. Były twarde, sypał je więc na kamień i rozcierał drugim kamieniem. Taki był początek mielenia w żarnach i w młynach. Kaszę i mąkę otrzymaną z ziarna mieszał z wodą. Jadł surową papkę. Później nauczył się ją gotować. Potem ludzie wpadli na pomysł i zaczęli gotować kawałki ciasta. A wreszcie piec placki. Grube placki były twarde po upieczeniu. Człowiek przylepiał więc cienką warstwę ciasta na gorącym kamieniu i piekł cienkie, chrupiące placki. Przypadek sprawił, że pozostawione w glinianym garnku ciasto napęczniało, podniosło się. Nie mając innego, upiekł to ciasto i wtedy wyprodukowano pierwszy chleb. W cieście znalazły się dzikie drożdże i spowodowały rośnięcie ciasta. Do dziś jeszcze praktykuje się ten sposób, pozostawiając w dzieży trochę ciasta na rozrost. H, K, J, ziarno w lot, zakiełkuje w ziemi łonie i kłos buja na zagonie. L i L, gdy już cel osiągnięty gospodarza, zboże wiozą do młynarza. MNO, każde źdźbło za obrotem kół kamienia w białą mąkę się zamienia. PQS, tu już kres, z młyna mąkę piekarz bierze i na zecier rzuca w dzieżę. RTU i co tchu, w piec ogromny wkłada ciasto, by chleb miały wieś i miasto. WXZ i chleb wnet. Patrzcie, ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba. I nigdy ludziom się nie znudzi, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba. Nie samym chlebem człowiek żyje, czasem się jeszcze wody napija, chociaż często brakuje chleba, bez ciebie, Boże, żyć się nie da. Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba. Nie da się żyć bez ciebie, Boże, o własnych siłach człowiek nie może. Daj nam chleba, chleba z nieba, tego właśnie nam potrzeba. Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba, oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba. W moim ogródecku rośnie rozmaryn, powiedz mi, Maniusiu, kto cię omanił? Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, bo się w moim sercu tak zakochały. Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, bo się w jej serduszku tak zakochały. Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, bo się w jej serduszku tak zakochały. W moim ogródeczku rośnie jagoda,
Powiedz mi, Maniusiu, czyś była młoda? Ja, żem była młoda, jak boru jagoda, kochaneczku mój. Ona była młoda, jak boru jagoda, kochaneczku jej. Ona była młoda, jak boru jagoda, kochaneczku jej. Są tu dzisiaj z nami władze bardzo liczne, na koniec im jeszcze zaśpiewamy ślicznie. Jest tu pan starosta, gospodarz dożynek, nie chciał też przychyli do prośby dziewczynek. Sukcesy sportowe często odnosimy, a w trudnych warunkach my z panią ćwiczymy. Boisko tu piękne gmina nam zrobiła, może by tam jeszcze salę postawiła. Bezpieczeństwo wszystkich nas sercu nam leży, przez całowicz chodnik pociągnąć należy. Różni ważni goście są tu dziś gromadnie, byście też pomogli, prosimy was ładnie. Które przygotowały program artystyczny,
pani Barbarze Nykiel, pani Barbarze Czajka, pani Małgorzacie Błonarowicz i pani Marcie Rychcik-Balandyk. Proszę o brawa. Teraz zapraszam starostów. Jest tam gotowy chleb pokrojony i proszę poczęstować zebranych na dzisiejszych uroczystościach. Pragnę podziękować naszym sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować dzisiejsze dożynki, a mianowicie panu wójtowi gminy Radymno Bogdanowi Szylarowi, państwu Grażynie i Januszowi Grześko. Wiem, że nas zaszczycą swoją obecnością za chwilę. Panu Dariuszowi Mirończuk, panu Tadeuszowi Licakowi, Stowarzyszeniu Ekwador Frutik, firmie handlowo-usługowej Renata Górniak z Radymna, firmie Ammar z Radymna, która świadczy usługi cateringowe, państwu Krzyś, państwu Radeckim, państwu Mirończuk, panu Edwardowi Podborożnemu, panu sołtysowi z Budzynia, sołtysowi z Młynów, pani sołtys z Korczowej i pan radny przy okazji dożynek zafundowali suszarki do naczyń, do świetlicy. Panu Adasiowi Antoniu wykonał regały i do doposażenia świetlicy. Dziękuję przede wszystkim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, który ciężki kawałek chleba kosztowało przygotowanie tych dożynek. Także dziękuję w imieniu własnym i w imieniu pani sołtys. Dziękuję wszystkim strażakom na czele z prezesem panem Heniem Łukaszów. Dziękuję sportowcom na czele z panem Wojtkiem Batyckim. Dziękuję wszystkim, których nie wymieniłem, ale którzy włożyli dużo pracy i swojego czasu w przygotowanie dzisiejszych dożynek. Paniom, które pracują w kuchni i wszystkim, którzy włączyli się w organizację dożynek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni rolnicy, czcigodni księża, szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy Korczowej, Budzynia, Młynów. Dożynki parafialno-wiejskie są szczególnym świętem, dlatego że święto chleba jest takim odzwierciedleniem ciężkiej pracy rolnika przez cały okrągły rok. Symbolem tego święta jest chleb i chciałbym wszystkim tutaj zgromadzonym, żeby przenigdy naprawdę nikomu w domu nie brakło tego chleba, tego symbolu ciężkiej pracy rolnika. Chciałbym również życzyć wszystkim tutaj zgromadzonym, bo z tego co słyszałem, że dzisiejsze dożynki obrosły do rangi międzynarodowych, bo mamy gości z Ameryki, żeby również i tam w Ameryce nie brakło im tego chleba. A kilka słów na temat sali gimnastycznej, które tutaj padły. Ja i pan przewodniczący i cała rada gminy na pewno będzie się starać, żeby ta sala gimnastyczna powstała i żeby za tak wspaniałe występy dzisiejszych dzieci, żeby te dzieci na tej sali sobie ćwiczyły. Będziemy się starać, żeby to powstało jak najszybciej. I chciałbym jeszcze wszystkim życzyć wspaniałej i bezpiecznej zabawy aż do samego rana. A dla tych pięknych i wspaniałych aktorów, którzy tutaj występowali, postanowiłem sobie ufundować lekki opominek. Bardzo dziękuję i jeszcze raz życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Szanowni Państwo, witam serdecznie tutaj księży. Serdecznie witam Was wszystkich, Pana Wójta, przede wszystkim rolników,
z Korczowy, z Młynów. Szanowni Państwo, to jest święto rolników. Jestem jednym z Was i cieszę się bardzo, że taka piękna uroczystość, piękne wieńce, mnie to bardzo cieszy. Pamiętajmy, że ziemia nas żywi. Nie można tą ziemię lekceważyć.